Witajcie kochani w Mistycznym Ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a ten kanał to właśnie Mistyczny Ogród u Lili. Dzisiaj spotykamy się ponownie z kolejnym czytankiem na następny już tydzień. Tym razem mamy to tydzień, słuchajcie, od 15 do 21 już marca. Jejku, jak ten czas pędzi, przecież za chwilkę kwiecień za pasem, słuchajcie. O, aż to jest niesamowite po prostu. Na początku, kochani, chciałabym serdecznie podziękować każdemu Tobie, że byliście na czacie pierwszym, próbnym czacie, czytaniu na żywo, gdzie zrobiliśmy sobie czytanko horoskop dla bratnich dusz bliźniaczych płomieni. Wyszło fantastycznie, przepiękna energia. Bardzo się cieszę. Ja to czytanko, słuchajcie, zrobiłam bezterminowe, dlatego że tak czułam, żeby tam żadnego terminu konkretnego nie podawać. Po prostu kto kiedy będzie potrzebował i poczuje, że tam może być dla Ciebie informacja, zapraszam, zachęcam do obejrzenia. Jak sami mieliście okazję zobaczyć, kochani, usłyszeć na tym nagraniu, trzeba mi tu jeszcze popracować nad technicznymi aspektami, słuchajcie, takiego rodzaju live'ów, dlatego że no, mój telefon troszeczkę tutaj, z racji, że był podpięty na Wi-Fi, wiadomo, internet nie mam aż tak silny, żeby tu Wi-Fi tak pięknie funkcjonowało, no troszkę tam coś przerywało, mówiliście mi, że jakość nie była najlepsza, dlatego, ponieważ w tym momencie no, nie mam możliwości podwyższyć internetu, mieszkając tu, gdzie mieszkam, więc kochani, muszę uzbierać sobie na kamerkę i z tego przycisku wesprzyj będę teraz sobie uczciwie odkładać na kamerkę, po prostu taką profesjonalną kamerkę internetową, gdzie podepnę sobie już pod laptopa, laptop jest podpięty pod kabelek i wtedy internet ładnie działa, prawda? Także no, moglibyśmy sobie zrobić następny live, tak jak tutaj rozmawiałam z kilkoma z Was, dobrze? Ale właśnie tutaj troszkę mnie obawiam się znowu tych technicznych takich problemów, także no zobaczymy jak to będzie, zobaczymy kochani. Nie wiem na ile Wy tutaj jesteście w stanie zauważyć te problemy techniczne, które się zadziewały, to takie przerywania właśnie internetu, także dajcie mi znać też proszę kochani, co myślicie o tej jakości, czy naprawdę to było aż tak uciążliwe, żeby, że na razie po prostu trzeba się wstrzymać nam z tymi live'ami do momentu, aż zadbam o lepszy sprzęt. No jak czujecie? Dajcie mi proszę znać, bo energia była niesamowita, fantastyczna, po prostu było tak cudownie. Tak, wszyscy się świetnie bawiliśmy, prawda? Mieliśmy bardzo fajny wieczór, Dzień Kobiet, także moglibyśmy sobie częściej coś takiego robić, słuchajcie. No tylko znowu widzicie, no te techniczne, kurcze uwarunkowania. Ale wszystko się da zrobić, wszystko się da przeskoczyć, tylko pomalutku. Dobra, także tyle tutaj na temat live'u pierwszego. Fantastycznie, jeszcze raz dziękuję, że byliście. Fantastycznie, cudownie, bardzo się cieszę. Witam oczywiście wszystkich stałych widzów, subskrybentów. Dziękuję, że jesteście. Razem tworzymy ten piękny, mistyczny ogród. Jeżeli jesteś na kanale, ale nie subskrybujesz, to pamiętaj, że subskrybując kanał sprawiasz, że nasze energie łączą się i kolejne czytania będą lepiej z Tobą rezonować. Więc serdecznie zachęcam każdego, tym bardziej, że to nic nie kosztuje, kochani. Po prostu klikasz i dostajesz powiadomienia. Oczywiście możesz sobie wybrać, na ile tych powiadomień będziesz otrzymywać, albo takie jakieś spersonalizowane tylko, albo wszystko, co sobie życzysz, to już jak wolisz. Jak ktoś sobie życzy czytanie indywidualne, prywatne, tutaj gdzieś będzie mail, to zachęcam, napisz, umówimy się, prześlę Ci ofertę właśnie na maila moją. I co jeszcze? Dziękuję serdecznie wszystkim moim kochanym wspierającym. Cudownie, że jesteście na tych poziomach, kochani, bo z tego teraz, z tej puli będę zbierać na kamerkę internetową. Takie rzeczy nie są tanie. Także tutaj serdecznie dziękuję. Każdy z Was, słuchajcie, dokłada się cegełeczką do tego, żebyśmy te live'y mogli regularnie mieć. Także dziękuję, 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 serduszka dziękuję. Cudownie.
Oczywiście zachęcam osoby, które nie wspierają. Jeżeli masz możliwość, masz ochotę odwdzięczyć się za oglądane filmiki, serdecznie zapraszam, serdecznie zachęcam. Przeróżne są cegiełki, od maleńkiej do dużej, kto jakie ma możliwości i ochotę. Oczywiście na pierwszych trzech poziomach dostajesz jeszcze ode mnie w zamian dodatkowe materiały, fantastyczne rzeczy, wideo z energią dnia. Na bursztynku, do tego cytat dnia na każdy dzień. Widzicie, Kicia tu znowu się odzywa, bo ona też by chciała coś na ten temat powiedzieć. Tak, na poziomie szmaragdowym mamy, słuchajcie, z kolei numerologię i później, i tam już mnóstwo jest też filmików, zachęcam, zapraszam. Możecie to zobaczyć z poziomu ogólnego, sobie są listy potworzone, playlisty, także sobie zobaczcie, co tam jest. I na szafirku zaczynamy, dopiero są dwa filmiki, ale fantastyczne, także no, taka inteligencja emocjonalna, praca z prawem przyciągania, kreacją i tak dalej, także tutaj fantastyczne rzeczy nam się już tworzą. Oczywiście zachęcam, zapraszam, kto ma ochotę, kto czuje potrzebę się odwdzięczyć, no to mi będzie bardzo miło i będziemy coraz bliżej tego celu, żeby zakupić lepszy sprzęt. To też będzie fantastyczne. Kanał jest oczywiście młodziutki, to tutaj też musimy o tym pamiętać, że on pomalutko nam się pięknie rozwinie. Jak ten ogród, prawda? Wiecie, jak sadzimy w ogrodzie kwiaty, no to musimy dać temu czas, żeby to się tam zakorzeniło, żeby się rozrosło, prawda? Także, no i pielęgnacja, będziemy pielęgnować oczywiście. Także, kochani, jestem przeszczęśliwa, że jesteście. Minęły nam już 9 tysięcy, z nas już ponad 9 tysięcy osób. Jestem przeszczęśliwa. Dziękuję, 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 dziękuję. Buziaki, tu laski przesyłam każdemu tobie. Oś się nagadałam. Dobra, to już lećmy, kochani. Mamy tydzień 15-21 marca. I tutaj bardzo jakoś tak ostatnio ta karta jedna zawsze się tutaj pcha, żeby ją najpierw wyjąć. I tu, słuchajcie, wyciągnęła mi się karta, która mówi o zaufaniu. Zaufaniu do tych transformacji, które przechodzimy. Dlatego, że w każdej chwili naszego życia, może nie w każdej chwili, ale cyklicznie przechodzimy różnego rodzaju takie przemiany, zmiany, właśnie transformacje, metamorfozy. I w momencie, kiedy poddasz się tej transformacji, pozwolisz sobie, żeby to się zadziewało, zaakceptujesz tą zmianę, szybciej się to zadzieje i szybciej powróci tobie spokój wewnętrzny. Natomiast kiedy opierasz się zmianie, kiedy próbujesz kontrolować zachowania na przykład innych ludzi, jakieś tam właśnie sytuacje, próbujesz na to wpływać, to wtedy wywołuje cierpienie, powiedziałabym. No tak, cierpienie. Psychiczne, cierpienie wręcz emocjonalne, że nie możemy jakby kontrolować wszystkiego. Ale kiedy sobie powiemy, no tak, no nie jestem w stanie kontrolować tak naprawdę, to jestem w stanie kontrolować co? Moje reakcje, to co jem, to co codziennie robię w takim stopniu, w jakim mogę, no bo tam praca, obowiązki, takie tam rzeczy, prawda? Ale resztę, no czy jestem w stanie kontrolować na przykład stan mojego zdrowia, no dbając o siebie tylko tyle, ale cała reszta, wiecie, o czym mówię, po prostu jak zaakceptujesz to, że tak naprawdę nie masz kontroli, to wtedy nagle jakiś taki spokój się odzyskuje wewnętrzny, słuchajcie, i to czy w związku, czy w miłości, w pracy, w domu, gdzie by to nie było, kiedy odpuści się, kiedy się przestanie próbować kontrolować wszystko za wszelką cenę, jakby tak dopinać, tak, taką klamrą, prawda? Że wszystko jest takie ciasne, napięte. Nagle się robi luz i nagle tak dochodzi do człowieka, no ale po co to było wszystko? Że lepiej odpuścić niektóre rzeczy, prawda? Pozwolić temu po prostu płynąć. I taki przekaz dla nas czuję dzisiaj, kochani. Pozwól temu płynąć. Zaakceptuj to, że nic w życiu nie jest na zawsze, że rzeczy się zmieniają i jedyna stała, słuchajcie, w tym świecie to jest zmiana. Zmiana, która zawsze prowadzi do jakiejś transformacji, do jakiejś przemiany. Dobrze. I teraz już typowo sobie zobaczymy miłość, relacje, związki. Oczywiście będę tu zaglądać też za tymi bliźniaczymi płomieniami, bratnimi duszami, bo mnie prosiliście. Także nie ma sprawy, kochani. I zobaczmy, co to tu w tym tygodniu
15-21 marca 2021. Co tutaj jest dla nas? Co idzie ważnego? Co się będzie zadziewało? Czemu się przyjrzeć będzie trzeba tak wyjątkowo, skrupulatnie, uważnie? Czekajcie, już mamy dwie karty. Cesarzowa i mag. No powiem wam, że wow, przepiękna energia razem tworzą cesarza, czyli kogoś, kto bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie, za to, co się zadziewa. Czekajcie, wyciągniemy sobie. Mamy siódemkę buław i mamy pustelnika. No powiem wam, nie czuję, żeby więcej kart brać. Pięknie nam już tutaj to, może damy troszkę niżej. Pięknie nam już tutaj nasi przewodnicy, świetliści, wspaniali, pokazali. Pierwsza rzecz, którą tutaj czuję, pamiętaj, żeby brać odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny, za swoje działania. Bardzo często, słuchajcie, mam osoby na sesji indywidualnej, albo jak rozmawiam z moimi znajomymi, bardzo wielu z nas ma jakieś wyzwanie z tym, żeby połączyć swoje jakby działania i później konsekwencje tych działań. Czyli jakoś ktoś działa, ale nie widzi, że później jako następstwo tych działań tej osoby są jakieś reakcje innej osoby, jakieś konsekwencje. I to właśnie prowadzi do frustracji, do takiego stresu troszeczkę. Mamy siódemkę buław. Właśnie ta karta mi mówi o takim wewnętrznym troszeczkę takiej potrzebie wewnętrznej stanięcia w miejscu, zatrzymania się na chwilkę i zastanowienia się nad tym, co robię, jakie to ma później efekty w rzeczywistości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy ja nie pozwalam za bardzo wchodzić sobie na głowę innym osobom? Czy ja nie oddaję siebie jakby tutaj w imię dobra dla innych ludzi, jednocześnie zdradzając swoją duszę, swoje serduszko, sam, to twoje ja, tutaj, to ty, tak? Ja, w znaczeniu, jak powiesz tak o sobie. To twoje jam jest, to twoje serduszko, to twoją duszę, twoje pragnienia, potrzeby. Dlatego, że siódemka buław mówi, pokazuj swoje standardy, pokazuj, na co się zgadzasz. Pokazuj, jak pragniesz, żeby inni ciebie traktowali. Ale nie tylko, to nie jest, słuchajcie, że w głowie ktoś siedzi o tym myśli. Oczywiście mamy pustelnika, czyli jest pokazane, najpierw to dobrze przemyśl. Zastanów się, czy twoja droga, jaką idziesz, twoje zachowania, postępowania, to co robisz, to co mówisz, czy to wszystko jest w zgodzie z twoimi potrzebami, ale też zapamiętaj, jeśli masz oczekiwania względem innych ludzi jakieś, czy jesteś w stanie te same oczekiwania spełnić, co więcej, czy spełniasz je na co dzień, tak jak oczekujesz od innych ludzi, żeby je spełniali. Czasem trzeba to odwrócić. Czy inni ludzie mają w stosunku do ciebie jakieś oczekiwania, czy to są realne oczekiwania? A może oni oczekują cudów, podczas gdy sami nic nie wnoszą na przykład w tą relację? Albo na przykład wciąż podchodzą w bardzo krytykujący sposób, bo ta siódemka buław to jest tak, ktoś tu stoi, tu mamy akurat zwierzaczki, tu są liski, tu jest jakiś, słuchajcie, bóbr, czyli w lesie się to zadziewa, prawda? Piękne te karty, sztołki. I ktoś stoi na wysokiej pozycji już na przykład, no nie wiem, rozwoju życiowego, rozwoju świadomości, duchowego, albo stoi sobie w światełku, jest mu dobrze, tak? Jest szczęśliwy po prostu. Nagle przychodzą jakieś osoby i coś próbują tej osobie tam, wmawiają na przykład, że jest kimś innym niż jest, albo próbują go wytrącić z tej równowagi wewnętrznej, z tego spokoju, bo ta karta też mówi, podążaj do równowagi wewnętrznej i utrzymuj tą równowagę wewnętrzną. I to możesz kontrolować. To jest jedyna rzecz, jaką możemy, kochani, kontrolować. Równowaga wewnętrzna, spokój wewnętrzny,
Ale tu trzeba pracować, to się samo nie zadzieje. Tu trzeba dużo działania. Mamy buławy. Buławy to jest działanie, słuchajcie. A w momencie, kiedy dzieje się za dużo, albo czujesz, że gdzieś się tu pogubiłeś, na przykład w swoich działaniach, bo widzisz, że twoje działania przynoszą na przykład odwrotny skutek, prawda? Na przykład ty coś mówisz do kogoś, prosisz o coś, albo nie ma reakcji, albo reakcja jest inna niż oczekujesz, to teraz trzeba się potem wycofać, zastanowić, czy naprawdę moje oczekiwania są takie kosmiczne, że ta osoba nie jest w stanie tutaj im jakby wyjść naprzeciw, a może po prostu myśmy się tu rozjechali i ta osoba traktuje mnie jak konkurencję, atakuje mnie. Atak, słuchajcie, zawsze wynika z lęku i strachu albo braku poczucia wartości własnej. To jest tak jak z tymi małymi pieskami i dużymi pieskami. Patrzcie, jak idziecie gdzieś i ktoś spaceruje z pieskiem, bardzo rzadko duży pies zacznie dojadać, prawda? Szczekać na ciebie. Chyba, że się przestraszy z jakiegoś powodu. Za to te maleństwa takie, im mniejsze, tym bardziej przerażone, trzęsą się często tak, patrząc na te ogromne psiaki, które też spacerują, i one docinają bardzo. Dlaczego? Ze strachu, że chcą przestraszyć po prostu krzykiem. Ludzie po prostu próbują straszyć głosem, słowami, straszeniem, jakimś wytykaniem, krytykanstwem, osądzaniem. Tu ta karta mówi. Przychodzą, krytykują, osądzają, patrzą na ciebie, wytykają ci błędy. Ale czy sami są w stanie powiedzieć, że dobrze robią w tym swoim życiu, że dobrze czynią, że zawsze są tacy w porządku? Nie, bo wolą dostrzegać maleńką drzazgę w twoim oku, niż zająć się belką w swoim oku. Bo bardzo często ludzie, tacy krytykanci właśnie, zajmują się życiem innych ludzi, by nie musieli się skupiać na swoim życiu. I tutaj jest takie pytanie do nas. Czy koncentrujesz się na swoim życiu? Czy zastanawiasz się właśnie, jak go usprawnić, jak sobie pomóc, standardy, jakie pokazać, jakie są moje standardy, czego ja pragnę w związku, czego ja pragnę w miłości, jakich ja ludzi chcę mieć przy sobie, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam. I przede wszystkim, czy to jest moje miejsce, bo pustelnik zawsze mi o tym mówi. Czy ja jestem tu, gdzie chcę być? Czy ja jestem z tymi ludźmi, z którymi chcę być? Czego mnie to wszystko uczy? Czego mnie to wszystko nauczyło? Jaką wartość z tego wyciągnąłem, czy wyciągnęłam? Nawet jeśli to były trudne rzeczy. I siadam i tak czuję. Wczuwam się w siebie po prostu. Jeśli czuję kompletny dyskomfort, to ta karta mówi stop, zatrzymaj się w takim razie. To nie jest twoja ścieżka, to nie jest twoje miejsce, to nie są twoi ludzie. Wyjdź z tej strefy komfortu, nawet jeśli się będziesz bać na początku, i idź tam, gdzie ci będzie dobrze, nie tam, gdzie ciągle atakowany jesteś. Bo wielu ludzi nie rozumie czegoś. Idzie według swojego toku rozumowania, postrzegania i atakuje wszystko, co jest inne, obce. Bardzo często w bezmyślny sposób, albo też świadomy sposób, bo im się wydaje, że wiedzą lepiej. Te dwie karty z tej strony są tak piękne, słuchajcie. Te też są piękne, ale tu widzicie, jest troszkę takiego napięcia jednak, prawda? Troszkę stresu, troszkę obronić się trzeba, stanąć za sobą murem, przemyśleć, zastanowić się, zagłębić się nawet w te trudne emocje, dlatego tyle niebieskiego, bo niebieski to jest taki kolor, słuchajcie, intelektu, wiadomo, emocji, takich uczuć też wewnętrznych, też trudnych. I zaufaj, przede wszystkim zaufaj, że cokolwiek się dzieje, dzieje się dla twojego dobra. Nieważne, co się dzieje. Ważne, jak ty to odbierasz, jak to emocjonalnie odbierasz. To trzeba, nad tym się trzeba zastanowić, usiąść, poczuć to. Często taka akceptacja danego uczucia, że na przykład zwrócisz uwagę, jejku, w tej sytuacji poczułam się okropnie, prawda? Na przykład zaatakowana, pokrzywdzona. Niesprawiedliwie kompletnie potraktowana, jakby ktoś z kosmosu spadł nagle i jakieś głupoty opowiadał.
I tak naprawdę nie jest ważne, co się zadziało, tylko ważne jest, jak ty się poczułeś. Jak bardzo często, kiedy po prostu zaakceptujemy to, że tak i tak się tu poczułam, aha, bolało, było to bolesne, prawda? Dotkliwe, niekomfortowe. I później sobie powiesz, ale ja już to uwalniam, ja już to przeżyłam, ja już doświadczyłam, dziękuję bardzo. Czasem się zdarzy, że jeszcze raz dla takiego powtórzenia, jakby sprawdzenia, czy na pewno się nauczyłeś, na pewno zrozumiałeś tą lekcję, często jeszcze od innej osoby na przykład przyjdzie coś podobnego i znowu trzeba zrobić to samo i słuchajcie, w ten sposób można piękne karmę przepracowywać i te trudne rzeczy, te trudne zapętlenia takie karmiczne, które przychodzą, w ten sposób właśnie, nie zastanawiając się, czemu to przyszło, dlaczego ja, tylko co ja czułam wtedy, jak moje serduszko się czuło, jak ja jako istota się czułam. I to jest po prostu zwrócić uwagę i później co zrobić? Stanąć ze sobą murem. Jeżeli to ci nie odpowiada, jeśli to jest dla ciebie krzywdzące, bolesne, mówisz, o nie, chwileczkę, stop. Pustelnik mówi stop, to jest jak na drodze jedziemy i kierowcy wiedzą, jest taki czerwony znak, stop, zatrzymaj się, to nie jest twoja droga, to nie są twoi ludzie. Zostaw to za sobą, odejdź. Odejdź od tych ludzi, od tych sytuacji, które cię krzywdzą. Zawsze się da, słuchajcie, znaleźć wyjście. I tutaj mamy przepiękne dwie karty, cesarzowa i mag. Słuchajcie, cesarzowa jest to bardzo, bardzo silna energia. Jest to energia pierwiastka oczywiście żeńskiego, powiązana bezpośrednio z Matką Ziemią, czyli też czterema żywiołami. Oczywiście mag dysponuje tymi czterema żywiołami, prawda? Pracuje na nich, uczy się, patrzy, postrzega, buduje coś z tego. Cesarzowa jest kreatywna, ona też pragnie budować. Budować z tego, co jest wokół niej, co jest dostępne dla niej. Czyli cesarzowa z magiem, oni nie poszukują, słuchajcie, blokad i tego, że się nie da, tego się nie da, tamtego się nie da, tu się nie da. Oni w ogóle o tym nie myślą. Co więcej, bardzo często od was słyszę, ja się staram, ja chcę, ja próbuję. Oni się nie starają, nie chcą, nie próbują, oni to robią, choćby po maleńkim kroczuniu. Ale robią codziennie, 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 przez cały rok pomyśl sobie, ile kroków możesz zrobić. Ale nic się nie zmieni, nic się nie zadzieje, dopóki nie wykonasz, słoneczko, pierwszego kroku. No. Cesarzowa zachęca nas do tego, by otworzyć się na to piękno tego życia, ucieszyć się z tego, co mam. Być wdzięcznym codziennie za to, co mamy, słuchajcie. A naprawdę żyjemy w luksusowych warunkach. Każdy z nas, mając bieżącą wodę, mając ciepłą wodę, mając ciepłe łóżeczko, w którym możemy spać, mając, słuchajcie, w lodówce jedzenie, to już jest taki komfort niesamowity. A jeszcze do tego, kiedy możemy zapłacić rachunki, które tam mamy do zapłacenia, kiedy możemy ucieszyć siebie czy kogoś, bo zarabiamy i mamy jakieś środki, prawda, takie czy inne, ale możemy pozwolić sobie na to czy na tamto, ucieszyć kogoś, pomóż komuś, jeśli tej pomocy ta osoba potrzebuje, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie drobne choćby rzeczy, jakie to już jest fantastyczne i tu już jest jaki ogromny luksus. Później, słuchajcie, możemy się rozwijać, możemy się uczyć, możemy kreatywnie podchodzić do naszej codzienności, nie znowu poszukując blokad i się nie da, tu się nie da, tam się nie da. Jak się nie da, to po co o tym myślisz? Zacznij się skoncentrować na tym, co się da. Czyli jeśli na przykład nie możesz się dogadać ze swoją osobą, partnerem, tam chłopakiem, dziewczyną, mężem, żoną, wszystko jedno, przyjaciółką, przyjacielem, sąsiadem nawet, jeśli nie możesz się dogadać, rozmawiając w jakiś sposób, może spróbuj coś zmienić. Jeśli natomiast w ogóle się nie da z tą osobą dogadać, bo ona cały czas tylko atakuje, tak jak tu jest pokazane, albo milczy, no to się zastanów, po co tam siedzisz? Po co w ogóle próbujesz? Wcale nie musimy, kochani, my nic nie musimy. I ten tydzień ja czuję, że będzie namawiał nas do tego, by po pierwsze stanąć ze sobą murem, obronić siebie jak najlepszego przyjaciela, ale nie wpadając jednocześnie, słuchajcie, w pozycję bycia ofiarą, dlatego że ta osoba tutaj to jest zwycięzca, który po prostu potrafi powiedzieć stop, nie i jest asertywny.
Stop, pozwalasz sobie na zbyt wiele. Stop, nie zgadzam się na to. Stop, to jest poniżej mojej wartości. Stop, zasługuję na coś lepszego. Zasługuję na lepsze traktowanie. Jeżeli nie potrafisz docenić mnie za to, kim jestem, odpowiedź nasuwa się oczywista. Odchodzę. Prawda? Mamy tu piękny tydzień, słuchajcie. Poza tym, że czuję, że tutaj ta cesarzowa zwiastuje nam wiosnę. Jej już zobaczcie, nie wiem, czy wy widzicie, jak piękna jest ta karta. To jest taki krąg motyli. Tak jakby wokół słońca motyle tak pięknie fruwały. I ona z tego koszyka te motyle wyfruwają. Czyli tak jakby w tym tygodniu po 15 miała się Matka Ziemia przebudzić i może pierwsze jakieś oddechy wiosny poczujemy. No tak, po 21, kochani, mamy pierwszy dzień wiosny. I zaprośmy tą wiosnę do domu, kochani. Weźmy sobie do domu jakieś kolorowe rzeczy, może jakieś kwiatuszki, może jakieś może podkładki takie. Moja koleżanka Renia wysłała mi kiedyś zdjęcia. Reniu, tak, widziałam, piękną podkładkę masz z kwiatuszkami. Jak pięknie sobie do domku takie kwiaty zaprosić, nawet jeśli nie chcemy tych żywych ciągle ścinać i żeby za chwilkę znowu wyrzucać, znowu ścinać, to albo takie w doniczce na przykład można sobie pozwolić, albo właśnie taką podkładkę z kwiatuszkami, podusie, na której będą narysowane, namalowane te kwiatuszki, albo jakiś obraz na przykład, albo koloru więcej wprowadzić, takich właśnie kolorów wiosny, zieleni, żółtego, pomarańczu, niebieskiego, to jak te fioletu, jak te krokusy nam schodzą, żółty, te żonkile piękne, tulipany, słuchajcie, i zaprosić to do domu. No, te forsycje takie piękne, jak widać, prawda, jak nam kwitną, później tak zasypują te krzaki, o jakie to piękne wszystko. I właśnie jest pokazane, zaproś to do swojego życia. I przede wszystkim jest pokazane, pamiętaj, że masz 1000 powodów do tego, by być wdzięcznym. Codziennie. Codziennie. Druga rzecz. Bazuj na tym i pracuj na tym kreatywnie, co jest dla ciebie dostępne. Co masz możliwość. Czyli poszukuj możliwości. Poszukuj otwartych drzwi dla ciebie. Nie zatrzymuj się na zamkniętych drzwiach, bo to ci nic nie wniesie. To jest blokada. Nie blokuj się samemu, bo tu się zatrzymasz wtedy. I tu jest pokazane zatrzymanie. I ten tydzień w ogóle mi pokazuje, by uważać, słuchajcie, na to, żeby nie wchodzić w jakieś zbędne konflikty, dyskusje, przepychanki, ani też nie popadać w ciszę. To jest taka równowaga jest tu potrzebna. Kicia tutaj coś chce się wypowiedzieć. Donoś jeszcze chwilkę. Chwileczkę. Zaczekaj jeszcze chwilkę, dobrze? No mam nadzieję, że mi pozwoli skończyć. Bardzo mam nadzieję wielką. Jeszcze sobie wyciągniemy. Zobaczcie, tu wzięłam takie nam kwiatuszkowe właśnie karty, żeby nam jeszcze tu dopowiedziały coś fajnego. Janusiu, jeszcze chwilkę. Usiądź na chwileńkę i poczekaj. Zaraz pójdziemy. Tak, weźmy sobie karcioszki. Trzy czuję, żebyśmy sobie wzięli. O, jaka piękna ta już jedna, widzę. Zobaczcie. Mam taką różę piękną na tym kanale Love Readings. Jak ktoś sobie życzy, angielski kanał otworzyłam. Tam jest maleńko, 3 filmy dopiero, ale fajne wyszły. I tam mam taką właśnie różę. I tu jest przepiękna. Open your heart, czyli otwórz serduszko. Twój potencjał dla uzyskania jakby do swojego życia, zaproszenia do swojego życia wspaniałej miłości znajduje się, czy spoczywa w potrzebie otwarcia twojego serduszka, blokady i rany przeszłości będą i mogą być wyleczone. I tylko wtedy, kiedy mogą i będą i postarasz się, żeby były wyleczone, wtedy dopiero możesz zaprosić do swojego życia i masz szansę, by przyszła do twojego życia prawdziwa miłość, ogromna pasja, spełnienie, bratnia duszyczka. No. Słuchajcie, ja dzisiaj wstawiłam na zakładce premium, tak mnie poprowadzili dla wspierających wspaniali moi przewodnicy duchowi ze światła, właśnie tekst niezwykły, jak ważne jest wybaczenie, by wybaczać innym, a kiedy wciąż ranią w ten sam sposób, wybaczyć sobie, że tak długo się w tym trwało, wybaczyć tej osobie,
I kiedy nie jest w stanie się zmienić, bo ona cały czas robi to samo, uszanować siebie na tyle, by odejść. Potrafić odejść, zostawić to na sobą. I otworzyć serduszko, bo kiedy non-stop jesteśmy ranieni, czakra serca się zamyka. To jest taki instynkt bezpieczeństwa, taki po prostu samo się to dzieje, automat. I później trzeba to serduszko otworzyć, kochani. I tu kolejna karta niezwykła. Zobaczcie, jakie piękne kolory w ogóle mamy. Takie właśnie różowo-czerwono-pomarańczowe. Z miłością dla mnie związane. Stawaj się prawdziwą wersją ciebie. Pokaż światu, kim naprawdę jesteś. I do czego tak naprawdę tutaj na tej ziemi się urodziłeś. I tu jest ta misja, słuchajcie, ja to tu położę. Bo pustelnik też mówi o tym, czy podążasz w tym życiu za swoją misją. Czy podążasz w tym życiu za potrzebami właśnie swojej duszy, swojego serduszka. Czy pokazujesz innym ludziom to, kim jesteś? Czy pokazujesz te standardy? Czy może wciąż gdzieś uciekasz w kąt, umniejszasz siebie? To jest, słuchajcie, też negatywna karma. Kiedy nie potrafisz siebie samego docenić, kiedy nie potrafisz siebie samego ukochać, to też jest negatywna karma. To tak by się kogoś tak traktowało, ale to jest jeszcze gorsze jakby, bo w ten sposób traktujesz siebie. A ty dla siebie powinnaś być, czy powinieneś być najlepszym swoim przyjacielem. Bo znasz się najlepiej. Któż zna cię lepiej niż ty sam, czy sama? Daj sobie to, czego pragniesz. Spraw sobie przyjemność. I przede wszystkim podejmij decyzję, by być szczęśliwym człowiekiem, wdzięcznym człowiekiem za wszystko, co się ma i potrafić obronić siebie, być asertywnym, jeżeli ktoś nadużywa twojej dobroci. To też jest ważne. I mamy tutaj pojednanie. Słuchajcie, ja tu czuję, że tutaj jakieś, no chcieliście bliźniacze płomienie, pojawiają nam się. Unity to jest jedność, pojednanie, wejście w połączenie. I czuję tutaj, według tego napisu, że mogą się pojawić jakieś bliźniacze płomienie, bratnie duszyczki. I będzie trzeba im stawić czoła. Na początku ktoś z was może się przed tym bronić, bo długo był sam na przykład. Także tutaj kwestia zastanowienia, czego pragnę, prawda? Tutaj na tej karcie jeszcze mamy napisane, że każdy z nas jest duchowo połączony z wszystkimi innymi poprzez tą energię miłości boskiej. Możemy korzystać z tego połączenia, z tej niezwykłej energii, uleczając swoje rany, swoje serduszko właśnie, uleczając rany rodziny, pomagając, uleczając przyjaciół, siebie. I zapytacie, no dobrze, ale jak? Metod jest mnóstwo, kochani. Ale ja taką najprostszą metodę, najpiękniejszą, jaką ostatnio stosuję i znam, Ho'oponopono. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię. I tu nie zastanawiamy się, czemu, dlaczego, po co. Tu rozum na bok niech idzie. Tu serduszko ma działać i duszyczka. Kiedy nie chcesz samodzielnie tego powtarzać, bo na przykład chcesz się zająć innymi czynnościami, ja nagrałam dla was na kanale dwa filmiki. Jeden krótszy, ma 44 minutki, 44 sekundy i tam jest właśnie z takim echem, pogłosem fajnym. Ale proszę tylko nie słuchajcie tego za kierownicą, bo to może być troszeczkę takie usypiające, więc bez prowadzenia samochodu, dobrze? Żeby było bezpiecznie. I drugi macie 4-godzinny, 4 godziny, 44 minuty, 44 sekundy. Zachęcam każdego, słuchaj z intencją uzdrowienia na przykład swojego serduszka, otworzenia swojego serduszka. Możesz słuchać z intencją uzdrowienia jakiegoś członka twojej rodziny czy przyjaciela. Możesz słuchać z intencją otwarcia się na przykład i zauważenia, za co możesz być wdzięczny czy wdzięczna. Możesz słuchać z intencją, żebyś potrafił czy potrafiła obronić siebie, stanąć za sobą murem, właśnie docenić siebie za to, kim jesteś. Możesz słuchać z intencją, by właśnie pokazała ci się twoja właściwa ścieżka i jak do niej podążać. Naprawdę, każda intencja jest piękna, słuchajcie, jeżeli tylko prowadzi do zmiany i do otwarcia właśnie tej czakry serduszka. W
Wprawdzie kolor czerwony, słuchajcie, w czakrach to jest kolor podstawy. Więc tutaj patrząc na cesarzową, też czuję, że nas zachęcają, uziem się. Więc co mamy zrobić? Wyjść do przyrody. Uciesz się tym, co się zadziewa. Słoneczko, zieleń pomalutku, gdzieś tam bazie już się pojawiają. Już mi tu koleżanka mówiła, że jakieś kwiatuszki pierwsze w ogródeczku jej się pojawiły. Także to jest wszystko piękne, słuchajcie. Piękne, fantastyczne, fascynujące. Pozwólmy sobie na to, by ta radość wiosny zagościła w serduszku każdego z nas. I przede wszystkim wybaczajmy, kochani, innym. Nie dlatego, że zasługują, nie zasługują. Nie osądzajmy, by nie być osądzonym kiedyś. Ale po prostu wybaczajmy, żeby zaznać spokoju wewnętrznego, ciszy wewnętrznej, harmonii w swoim serduszku. Wybaczajmy, a kiedy nie da się zmienić i ta osoba wciąż krzywdzi, zróbmy to dla siebie, zrób to dla siebie, odejdź. Idź tam, gdzie będziesz docenioną osobą, gdzie cię docenią. Tyle, kochani. Buziaki słodkie, oczywiście jeszcze anielski przekaz będzie w tym tygodniu, horoskop na miłość. No i dla wspierających na pierwszym poziomie bursztynkowym będziecie mieć także, kochani, jak zawsze, 15-21 energię dnia na każdy dzień wideo. Poszukujcie to na dwie playlisty, zawsze wrzucam na poziom bursztynowy, tam jest playlista poziom bursztynowy i właśnie energia dnia też jest druga playlista, tylko czasem trzeba tam przewinąć, słuchajcie, bo te filmiki jakoś tak się czasem dziwnie układają, że ten najnowszy idzie na koniec. Także zawsze to jest, słuchajcie, to macie jak pewne, po prostu czasem trzeba poszukać. Dobrze, kochani, życzę nam cudownego tygodnia i wspaniałego pierwszego dnia wiosny. Pozdrawiam.